Korzystasz ze Slacka? Prawdopodobnie nie wykorzystujesz pełni jego możliwości. Dziś z Dawidem postaramy się przybliżyć kilka ciekawych funkcji, o których mogłeś nie wiedzieć. Slacka używamy głównie do wysyłania wiadomości, do rozmów na kanałach, możemy wysyłać pliki, możemy ustawiać statusy. Dzisiaj spróbujemy dołożyć do tego kilka ciekawych możliwości. Witamy w serii Dev 5 minut, gdzie w krótkim czasie dostaje się od nas porcję wiedzy ze świata IT. No to co, Dawid, gotowy? Gotowy. 5 minut, czas start. Takie nisko wiszące owoce na początek to na przykład grupowanie konwersacji. Dzięki temu możemy zachować w nich dużo większy porządek. Na wierzchu będziemy widzieć tylko te nieodczytane konwersacje. No a całą resztę w dowolnej chwili również będzie można rozwinąć. Możemy również dawać konwersacje do ulubionych, czy na przykład przypinać wiadomości albo inne linki, zakładki, żeby były widoczne zawsze na górze naszej konwersacji czy kanału. Slack posiada też całkiem rozbudowane możliwości wyszukiwania wiadomości. Możemy kliknąć sobie na naszym komunikatorze na buzię konkretnego człowieka i potem w takim małym menu wyszukać konkretne pliki, wszystkie udostępnione materiały, czy tak ogólnie szukać wiadomości w danej konwersacji albo po wszystkich konwersacjach, które mamy na naszym serwerze. Okej, te rzeczy faktycznie brzmią dość podstawowo. Masz coś jeszcze w zanadrzu? Oczywiście. Ważną funkcjonalnością wszystkich tego typu aplikacji, nie tylko samego Slacka, jest możliwość wyciszania konkretnych kanałów, konkretnych konwersacji, czy ogólnie powiadomień na jakiś określony czas. Jedną z dróg tego, jak możemy to zrobić, jest ustawianie statusu. Tam w momencie, kiedy to robimy, możemy wybrać czas, po którym status się wyczyści i mamy takiego checkboxa, żeby odhaczyć to, że nie chcemy powiadomień tak długo, jak ten status jest aktywny. Tutaj przy okazji zachęcam do używania tej funkcjonalności i dbania o swoją pracę w skupieniu na spotkaniach, czy ogólnie o czas na pracę w skupieniu. To bardzo pomocne. A jeśli chcecie mieć też takie fajne swoje customowe emoji, jak tutaj mogliście zobaczyć na screenie przed chwilą, no to wystarczy kliknąć na całe to okienko z emotkami. Tam jest taki przycisk Add Emoji, wklejamy link, dajemy nazwę, no i mamy dostępną nową emotikonkę w całym naszym serwerze. Oprócz tego wszystkiego możemy robić na przykład aliasy na konkretne grupy użytkowników, czy ustawiać jakieś automatyczne odpowiedzi. Na przykład na naszym firmowym serwerze na frazę lecimy z tematem wskakuje taki gif z małpą. No i albo na frazy typu pizza albo precel pojawiają się odpowiednie gify związane z jedzeniem. Tego typu rzeczy Slack też umie zrobić. Ponadto można używać botów, można tworzyć swoje własne. Ja sam na przykład bardzo często rozmawiam z wbudowanym Slack botem. Okej, okay, a o czym rozmawiacie? Zazwyczaj proszę go o ustawienie jakiegoś remindera. No, on umie tam jeszcze kilka innych rzeczy oczywiście, ale zazwyczaj to jest to, czego używam. Czyli prosta komenda, slash remind. No i potem mówimy komu, co i kiedy przypomnieć. No i w tym odpowiednim momencie Slack czy Slackbot wyśle nam wiadomość przypominającą. I to jest jak dla mnie super feature, bardzo polecam korzystanie z tego. Remindery to jest w ogóle świetna sprawa, można mieć ich bardzo dużo i oprócz tego, że możemy je ustawić z palca, tak jak widzieliśmy przed chwilą, możemy też wejść w dowolną wiadomość, tam mamy takie trzy kropeczki w prawym górnym rogu i jak na nie klikniemy, to możemy ustawić sobie reminder na tą konkretną wiadomość, na jakiś predefiniowany albo wybrany przez nas moment. Potem te wszystkie remindery mamy zebrane w osobnym menu, taka jest ikonka w nowym UI-u Slacka, nazywa się to Later i tam leżą te wszystkie rzeczy, możemy tym zarządzać z jednego miejsca. Remindery to tak w ogóle dla mnie jedna z absolutnie kluczowych funkcjonalności Slacka, używam jej cały czas. Bardzo często jest tak, że dostaję jakąś wiadomość, a w tej chwili no, robię coś innego i przeczytałem ją, owszem, ale ona wymaga jakiejś akcji ode mnie. No i nie mam jak tego zrobić teraz, więc ustawiam sobie reminder, daję komuś znać, że no, ustawiłem reminder i odpowiem później. No i już wyrzucam to z głowy, nie muszę o tym pamiętać, samo do mnie wróci. A czy coś poza tym reminderem jest dla ciebie istotne, kluczowe w Slacku? No myślę, że tak, jeszcze jeden taki feature się tam znajdzie i jest to na pewno schedulowanie wiadomości, czyli możliwość wysłania wiadomości w przyszłości. Ja osobiście bardzo często używam tego w sytuacjach, kiedy albo ktoś jest na urlopie, coś od niego chce, albo coś mi się przypomni wieczorem na przykład. No bo w obu tych sytuacjach, jeżeli wyślę wiadomość od razu, to jest szansa, że ktoś ją nawet przypadkiem gdzieś odczyta, wyświetli, zniknie mu powiadomienie, no i temat przepadnie całkowicie. A jak zrobię sobie na przykład wiadomość ustawioną dopiero na rano, no to ktoś już przyjdzie do pracy, wypije kawusie, zrobi daily i to przeczyta, no i wtedy wiem, że coś z tym zrobi pewnie, nie przeoczy. No i tak samo jak ktoś jest na urlopie, ustawiam wiadomość na, polecam, drugą połowę pierwszego dnia pracy, pierwszej pewnie też to minie, gdzieś to może przejść niezauważone, ale na drugą połowę dnia pracy, no to zazwyczaj to faktycznie ma sens. A ja nie muszę tego mieć w głowie, wyrzucam i Slack zadba o to za mnie. Okej, jak miałbyś wybrać jedną taką funkcję, która jest twoją ulubioną? No to, no tak, oprócz tych dwóch na pewno najfajniejszą funkcjonalnością jest integracja z GIFI.
Możemy sobie wysyłać gify. Dzięki temu da się zrobić pełną rozmowę, która będzie merytorycznie sensowna, wysyłając tylko gify. Komenda jest bardzo prosta. Lecimy slash gify, wpisujemy frazę i wyskakują nam gify. Możemy je potem albo wysłać, albo wylosować jakieś kolejne, inne. Ten nam nie pasuje. Więc to jest moja ulubiona rzecz. To na pewno. Okej, no to mamy to. Zmieściliśmy się w czasie. Doskonale. Ja na pewno wdrożę niektóre z tych informacji w życie. Mam nadzieję, że wy również. Dzięki za dzisiaj. Widzimy się w następnym odcinku.